Także mówimy, że jak nie geje, to złodzieje, wiecie Państwo. Znaczy w świątyni, czy dookoła świątyni, tutaj Kościół katolicki oberwał strasznie ze względu na pedofilię w kościele. Słynna historia Gila, księdza pedofila. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Czyli Paryż, Paryż. Tutaj mówimy, że Paryż przez wieki stolica nie tylko Francji. Jedno z tych miejsc, w których działo się najwięcej od czasów średniowiecza. Uczelnia założona w dziedzictwie katedry przez Roberta de Sorbona, spowiednika króla Ludwika IX, stała się wzorem dla uniwersytetów w średniowiecznej Europie. Francja Ludwika XIV, tak, promieniowała kulturalnie i politycznie na cały świat. Potem nastała epoka napoleońska. Dominacja Francji w świecie zachodu utrzymała się aż do pierwszej połowy XX wieku i sądzę, że właśnie to połączenie magii i stolicy i świata i piękna architektonicznego katedry sprawiło, że Notre Dame to serce Francji, a może i świata. Co roku katedry odwiedza 14 milionów ludzi. Proszę Państwa, z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego nadajemy z Costa Café. Kiedy pierwszy raz zobaczył Pan Notre Dame? No właśnie, oczy dopiero w 1989 już po okrągłym stole, bo w PRL nie dostawałem paszportu. Jednak fascynowała mnie znacznie wcześniej. Od najmłodszych lat pasjonowałem się historią, a szczególnie historią Francji. Z czasem doszła do tego fascynacja polityką, a i historia. Polityka w przypadku Francji są nierozerwalnie związane z Notre Dame. Legenda głosi, że katedra stoi na grobie nieznanej świętej. Powstała na wyspie Cité, która jest kolebką Paryża. I to jest decydujące. Dla mnie jednym z najważniejszych momentów w historii katedry jest rozpoczęcie właśnie w Notre Dame procesu rehabilitacji.